Witajcie na szybkim i krótkim podsumowaniu konferencji NVIDII odnośnie nowych RTX serii 5000. Nagrywam dopiero teraz, ponieważ musiałem się otrząsnąć po tym, co tam zobaczyłem, ale nie ma co przedłużać, zobaczcie sami. Our brand new GeForce RTX 50 Series Blackwell Architecture. The GPU is just a beast 92 billion transistors 4,000 tops. 4 petaflops of ai 3 times higher than the last generation ada and we need all of it to generate those pixels that i showed you 380 ray tracing teraflops so that we could for the pixels that we have to compute compute the most beautiful image you possibly can and of course 125 shader teraflops there is actually a concurrent shader teraflops as well as an integer unit of equal performance so Two dual shaders, one is for floating point, one is for integer. G7 memory from Micron, 1.8 terabytes per second, twice the performance of our last generation. And we now have the ability to intermix AI workloads with computer graphics workloads. And one of the amazing things about this generation is the programmable shader is also able to now process neural networks. So the shader. is able to carry these neural networks and as a result we invented neural texture compression and neural material shading with the Blackwell family RTX 5070 4090 performance at 549 Słyszeliście tę radość, te oklaski, RTX 5070 o wydajności 4090 a do tego ta cena? Tak przynajmniej reagowali redaktorzy zanim powiedział resztę. Impossible without Tak. Nie byłoby to możliwe bez AI. Dobrze słyszeliście. Jednym słowem, 5070 będzie miał wydajność 4090, pod warunkiem, że zostanie zastosowana jakaś sztuczka. I obym się mylił, gdy dwa lata temu w jednym ze swoich filmów powiedziałem te słowa. Posłuchajcie. I teraz całkiem spekulacyjnie załóżmy, że wyjdzie generator Klatek 2.0, w którym będzie zamiast jednej klatki pomiędzy dwie oryginalne, będą wrzucane dwie, trzy, pięć albo dziesięć. Ale czy w takim razie będzie można mówić, że ta karta graficzna ma wydajność na przykład na poziomie 100 klatek? Tak samo jak czy można było mówić, że telewizory mają 1600 Hz? I co myślicie, że będzie nowy generator klatek 2.0 dostępny tylko dla nowej serii? Pewnie nazwą go AI Frame Generator. Lecimy dalej. Well, without the four tops, four of AI Tensor Cores, impossible without the G7 memories. Okay, so 5070, 4090 performance, 549 and here's the whole family, starting from 5070 all the way up to 5090. 5090 twice the performance of a 4090. Starting Of course, we're producing a very large scale availability starting January. ciekawa odnośnie tego, że będzie duża dostępność. Well, it is incredible, but we managed to put these in, in gigantic performance GPUs into a laptop. This is a 5070 laptop for 1299. This 5070 laptop has a 4090 performance, and so the 5090, the 5090, will fit into a laptop, a thin laptop. That last laptop was 14, 14.9 millimeters. You got a 5080, 5070 Ti, and 5070. wow laptop z RTX M 5070 za 1,300 dollars, but then. Małe obliczenia w głowie. Cło VAT. I wychodzi, że będą to okolice 7, pewnie bliżej 8 tysięcy złotych. I nie zapominajcie, że jest to cena od, więc prawdopodobnie za 7,5 tysiąca 8 tysięcy złotych będziecie mogli kupić Cyborgi, Katany albo inne Nitro v. Pójście jeszcze na tą tabelkę porównującą specyfikację tych kart. Nie ma opcji, aby 5070 miał wydajność 4090. Śmiem nawet twierdzić, że będzie miał wydajność mniejszą o 4080 w czystym generowaniu grafiki bez żadnych sztuczek. To by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie. Ja czekam na prezentację laptopów największych producentów i postaram się wrócić z jakimiś wiadomościami. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!